Chciałbym, żebyśmy wrócili na chwilę do kongruencji, to znaczy do rozważania pokrewieństwa liczb opartego, liczb całkowitych, opartego o fakt, że mają czy dają tę samą resztę z dzielenia przez trzecią liczbę całkowitą. No i jeżeli dane są dwie liczby całkowite A i B i trzecia dodatnia liczba całkowita C, to mówimy, że A przystaje do B. I to jest ten znaczek przystawania modulo C, jeżeli zarówno A, jak i B dają tą samą resztę z dzielenia przez C. No i okazało się, że badanie tych reszt z dzielenia, na przykład lewej i prawej strony równania, to jest przydatne narzędzie, no na przykład, żeby udowodnić, że takie równanie nie może być spełnione, no bo jeżeli możliwe reszty z dzielenia lewej i prawej strony przez wybraną starannie liczbę całkowitą są różne, no to równanie spełnione być nie może. No i w przypadku dzielenia przez 3 okazało się, że możliwe reszty z dzielenia przez 3 liczby całkowitej A to jest 0, 1 i 2, no ale jeżeli podniesiemy tę liczbę do kwadratu, to ta lista skraca się tylko do dwóch elementów 0 i 1, No i przy badaniu możliwych reszt wygodnie jest przypomnieć sobie wzór na sumę kwadratów. Na kwadrat sumy, wzór na kwadrat sumy, jeżeli mamy sumę A plus B, to kwadrat tej sumy o podzielności, o reszcie z dzielenia kwadratu tej sumy przez A decyduje ten wyraz B kwadrat, no bo A kwadrat dzieli się przez A i 2AB też dzieli się przez A. No i tu mamy sytuację taką, że wyraz B kwadrat w przypadku liczby postaci 3n plus 1 to jest 1, więc reszta jest 1. W przypadku liczby postaci 3n plus 2 jest 4, czyli reszta przy dzieleniu przez 3 jest także 1. I mamy w związku z tym tylko dwie możliwości 0 i 1. Jeżeli rozważymy dzielenie przez 4, to sytuacja jest podobna. No tu mamy ewidentnie, jeśli liczba dzieli się przez 4, to jej kwadrat dzieli się przez 4. Jeżeli przy dzieleniu przez 4 daje resztę 1, to kwadrat też da resztę 1. Jeżeli daje resztę 2, no to podniesiona ta reszta do kwadratu, czyli ten wyraz B kwadrat jest równe 4, a więc dzieli się przez 4 bez reszty. No a jeżeli jest reszta równa 3, to z dzielenia A przez 4, to po podniesieniu do kwadratu mamy 9 i to jest w związku z tym reszta z dzielenia wynosi 1, więc podobnie tak jak tutaj możliwe wartości to 0 i 1. No i popatrzmy, co jeszcze może nas czekać, jeżeli będziemy rozważać reszty z dzielenia przez 8. No zupełnie tak samo. Tu w przypadku 8n plus 3, trzeba rozważyć 8 możliwości, w przypadku 8n plus 3 b kwadrat jest równe 9, czyli daje resztę 1, plus 4 b kwadrat równa się 16 i to się dzieli przez 8, czyli daje resztę 0, 5 to b kwadrat równa się 25, 24 dzieli się przez 8, 3 razy 8 równa się 24, W przypadku, kiedy A daje przy dzieleniu przez 8 resztę 6, to B kwadrat jest równe 36, no ale 32 dzieli się przez 4, 4 razy 8, czyli reszta wynosi 4. No i w przypadku siódemki tutaj to jest 49, ale 48 to jest 6 razy 8. W związku z tym reszta jest 1 i widzimy taką periodyczność 0, 1, 4, 1, 0, 1, 4, 1. Więc tutaj mamy akurat 3 możliwości, 0, 1 i 4. No i wykorzystamy to, żeby rozwiązać zadanie. Zadanie jest takie. Udowodnić, że nie istnieją liczby całkowite x i y spełniające takie równanie. No i najpierw może nie będziemy czarować, tylko spróbujemy rozwiązać to zadanie tak po prostu przyglądając się tym warunkom, a potem pokażemy, że ten sam wniosek można uzyskać, badając
reszty z dzielenia lewej i prawej strony przez 8. No, będziemy próbować doprowadzać do sprzeczności, czyli założymy, że liczby x i y takie spełniające ten warunek istnieją i pokażemy, że to założenie prowadzi do sprzeczności. No, po prawej stronie mamy liczbę parzystą, więc oba składniki tej sumy muszą być parzyste albo oba muszą być nieparzyste, a to znaczy, że x i y albo są parzyste, albo oba są nieparzyste. No, gdyby x i y były parzyste, to ich kwadraty dzieliłyby się przez 4 i suma tych kwadratów też dzieliłaby się przez 4, ale 2014 się przez 4 nie dzieli, w związku z tym ta opcja odpada. To znaczy, że x i y muszą być nieparzyste, no i podstawmy je w takiej formie. Jeśli są nieparzyste, to można je zapisać w taki sposób, co prowadzi do tego równania, przenosząc 1 plus 1, czyli 2 na prawą stronę z przeciwnym znakiem, dostajemy takie równanie. 2012 dzieli się przez 4, możemy uprościć obie strony przez 4 i dostajemy równanie takie. No i tutaj mamy sprzeczność, dlatego że iloczyn dwóch kolejnych liczb całkowitych, n razy n plus 1 albo m razy m plus 1, no, musi być parzysty. No. Suma dwóch liczb parzystych jest parzysta, a 503 jest liczbą nieparzystą, czyli doprowadziliśmy do sprzeczności, która oznacza, że takich liczb x i y spełniających to równanie być nie może. No i do tego samego wniosku można dojść, analizując, albo to się czasem mówi fachowo, redukując obie strony tego równania modulo 8, czyli badając resztę z dzielenia tego równania przez 8. No i jeżeli podzielimy 2014 przez 8, to przekonamy się, że 2014 jest kongruentne, czy przystaje do 6 modulo 8. Innymi słowy, reszta z dzielenia 2014 przez 8 wynosi 6. No i tu pojawia się kłopot, no bo udowodniliśmy przed chwilą, że kwadrat liczby całkowitej daje resztę z dzielenia przez 8 równą 0, 1 lub 4. No i z dwóch takich reszt, 0, 1 lub 4, z sumy dwóch takich reszt w żaden sposób nie dostaniemy liczby 6. A to dowodzi, znowu, ta sprzeczność dowodzi, że liczb x i y o takiej własności nie ma.